Zakończyliśmy nasz marsz, doszliśmy na Hel, zobaczcie, jest tabliczka, przeszliśmy, mieliśmy przejść 350 km, tak było w projekcie, natomiast z naszego GPS-a, w którym skończyły się baterie jakąś godzinkę temu, wyszło, że jest 380 km, czyli praktycznie 30 km nadłożyliśmy, szukając wody i szukając jakichś tam dobrych przejść. Zobaczcie, szliśmy z reklamówkami, bo takie było założenie marszu. O, zaplątałem się. To są reklamówki, z którymi zaczęliśmy maszerować. I w tej naszej reklamówce znajdują się takie rzeczy, które wykorzystywaliśmy. Kalimata do spania. Bardzo malutka, nie będę jej teraz zwijał, bo zmarznięty jestem i jest zimno. Butelka z wodą. Wodę braliśmy z kanałów, oczyszczaliśmy za pomocą tabletek mikropurka Tadyn. Zeszły nam dwa całe opakowania. A w naszej reklamówce spróbowaliśmy nieść tą reklamówkę w rękach, natomiast daliśmy radę jakieś 20 km, 25. Później się wściekliśmy i zmajstrowaliśmy proste plecaki traperskie, które się już trochę potargały. Trochę się potargały, ale reklamówka 350 km dała radę. Kurtka przydeszczowa. To jest celaż plecaka. Z trzech patyków znalezionych w lesie, z dwóch lin od sieci. Sieć jest powycinana, które też zostały znalezione. Zrobione stały szelki. A w reklamówce, w dwóch reklamówkach znajduje się to, co mieliśmy przez całe 9 dni. Zapasowe skarpetki, w jednych praktycznie cały czas szliśmy. Ochraniacze, żeby piasek się nie wsypywał do butów. Folia NRC, bluza. To śledź do wątrza. Szal. Kamizelka ocieplająca. Tabaka i jakieś pierdoły typu fajka. Racje żywnościowe, tak zwane liofilizaty. Zostały trzy. Zakładaliśmy wstępnie, że będziemy jedli dwa dziennie, ale czasem byliśmy tak zmęczeni, albo w ogóle nam się nie chciało jeść, że organizm się przystosował, zjadaliśmy jeden dziennie. Śpiwór. Bardzo mały śpiwór puchowy. A nie wiem, pokazywał to. Sobie miasta. Firmy Cumulus, bardzo fajny. I tart, płachta, metr na metr. Przepraszam, 2 metry na metr. Do tego nóż, latarka, apteczka i sprzęt do łączności oraz ładowania baterii. Kurtka przydeszczowa, sznurek i kuchenka do gotowania. Plus jakieś tam drobne pierdoły typu aparat, czy tam nóż, rękawiczki i to co na sobie. Bardzo fajnie zadziałały kurtki od naszego sponsora firmy Helicon. Jesteśmy mega zadowoleni. Bo 380 km to jednak jest dystans, na którym się sprawdzi dużo rzeczy i wyjdzie, czy działa, czy nie działa. Także dzięki za to, że obserwowaliście nasz marsz i może kiedyś wymyślimy coś następnego. Może na rolkach, czy albo na deskorolce. No 380, 350 km z reklamówką z marketu
żyjąc z tym, co tam tylko w tej reklamówce będzie, pijąc wodę z kanałów różnych, da się spokojnie przeżyć. Hej!